Cześć! Zapraszam Was na kolejną odsłonę naszego serialu o Oppo Reno 2. Poprzednio opowiadałem trochę o akumulatorze, dziś o kolejnym równie istotnym elemencie smartfona, mianowicie o ekranie. Dzięki temu, że zastosowano tutaj ten efektowny mechanizm chowania przedniego aparatu, wyświetlacz mógł zająć praktycznie cały front telefonu. Zajmuje aż 93% przedniego panelu i jest to jeden z najlepszych wskaźników w branży, a pamiętajmy, że to nie jest telefon z najwyższej półki. To jest taki mocniejszy średniak, który nie kosztuje majątku, więc tym bardziej należy to pochwalić. Ekran ma przekątną 6,55 cala, i rozdzielczość Full HD, co w praktyce przełoży się na zagęszczenie nieco ponad 400 pikseli na cal. Ekran ma proporcje 20:9, czyli bardzo fajnie ogląda się na nim filmy. Bardzo fajnie z tego wyświetlacza się również korzysta na co dzień, chociażby do przeglądania stron internetowych, bo dzięki temu, że ekran ma wydłużone proporcje, widać po prostu więcej treści, mieści się na nim więcej tekstu. Ekran jest wykonany w technologii AMOLED. Dzięki temu możemy liczyć na bardzo fajne odwzorowanie kolorów i na bardzo głęboką czerń, a przy tym na energooszczędność, bo pamiętajmy, AMOLED kiedy nie świeci, kiedy jest czarny, nie pobiera energii. Zastosowanie AMOLEDowego ekranu pozwoliło na wprowadzenie jeszcze jednej bardzo wygodnej, przydatnej i praktycznej dla użytkownika funkcji, mianowicie Always On Display, czyli po prostu na wyświetlanie zegara i powiadomień na wygaszonym ekranie. Naturalnie Always On Display może działać tylko w wyznaczonych przez nas godzinach, według naszych potrzeb i upodobań, a wszystko to możemy sobie ustawić w menu. W smartfonie nie mogło zabraknąć trybu nocnego, czyli trybu przerzucania ekranu po to, by ekran nie emitował szkodliwego dla naszego zdrowia, dla naszych oczu światła niebieskiego. Ten filtr może załączać się automatycznie wtedy, kiedy sobie to ustalimy w godzinach wybranych przez nas i może mieć wybraną przez nas intensywność. Dzięki temu filtrowi udało się zmniejszyć natężenie szkodliwego światła niebieskiego aż o 37,5%. Filtrowanie światła niebieskiego to nie jedyna właściwość tego ekranu, która ma pozytywnie wpływać na nasze oczy. Dodatkowo ekran Oppo Reno 2 ma również funkcję redukowania migotania ekranu, którego tak naprawdę my nie dostrzegamy, ale które jednak występuje i oczywiście nie wpływa zbyt dobrze na nasze samopoczucie, na nasze oczy. Tutaj możemy tą redukcję włączyć i dzięki temu być może poczujemy się lepiej. Wspomniane rozwiązania spotkały się z uznaniem specjalistów i Oppo Reno 2 został pierwszym na świecie modelem, który ma certyfikat niemieckiego Instytutu TÜV Rheinland für Care Display właśnie w zakresie ochrony wzroku przed szkodliwym światłem. Intensywność barw wyświetlanych na co dzień na ekranie sami możemy sobie skorygować według naszych upodobań. Jego jasność maksymalna jest na tyle wysoka, że z powodzeniem pozwala na korzystanie ze smartfona w słoneczny dzień, a jednocześnie możemy ją obniżyć do tak niskiego poziomu, aby komfortowo korzystało nam się ze smartfonu w całkowitej ciemności w nocy, aby nas nie oślepia. Ekran jest AMOLEDowy, zatem posiadacze okularów z polaryzacją nie będą tutaj mieli żadnego problemu, czy w orientacji poziomej, czy w pionowej. Ekran jest zawsze tak samo dobrze czytelny. A takim dodatkowym, zupełnie bonusowym, pobocznym efektem zastosowania tego bezramkowego wyświetlacza jest to, że telefon po prostu wygląda bardzo efektownie. No i przypomnę, w ekranie jest zamontowany czytnik linii papilarnych, jest on ukryty pod wyświetlaczem i działa naprawdę pewnie i sprawnie. Zatem, jeżeli szukacie telefonu z fajnym ekranem, możecie pomyśleć ciepło o Oppo Reno 2. A ja oczywiście dziękuję już Wam za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć!